Cześć, witam was w kolejnej serii. Zagrajmy tym razem z gry Mortyr Operacja Storm. The year is 1942 and the Second World War is in full swing. The Nazi war machine is working efficiently and more brutally, with the Third Reich occupying nearly all of Europe. The British government held a secret meeting to devise a plan, a series of attacks executed with surgical precision behind enemy lines, aimed at breaking the spine of the Third Reich. MI6 has pinpointed three targets. Joseph Goebbels, the Nazi Minister of Propaganda, a high-ranking official and one of the closest advisors to Adolf Hitler. Heinrich Himmler, police force commander and mastermind behind the Nazi concentration camps. Hermann Göring, Luftwaffe commander. This mission has been entrusted to you, John Mortier, the best SAS paratrooper. The chances of success are slim at best. Good luck and Godspeed. No i z tego krótkiego filmiku dowiadujemy się już, o co chodzi w grze oraz kim jest nasz główny bohater, czyli wcielamy się tak jakby w ciało tytułowego bohatera gry. No to zaczynamy. Nowa gra, średni poziom trudności, bo ze mnie średni gracz. I lecimy. Gierka od City Interactive. Jeśli ktoś nie zna. Co, drugi raz ten sam filmik? Czy o co chodzi? Nasz wywiad zlokalizował miejsce pobytu Josepha Goebbelsa. Jest to willa położona na obrzeżach Wins. Zostaniesz zrzucony nieopodal miasteczka. Celem twojej misji jest przedostanie się do naszego informatora, który czeka na ciebie w jednym z budynków znajdujących się po drugiej stronie Wins. Uważaj, miasteczko to jest w pełni kontrolowane przez Niemców mających na celu ochronę Goebbelsa. No, także musimy uważać i będą do nas strzelać. Samolot. Wow. Okej, także jesteśmy już w grze, po 3 minutach wstępu. No to zaczynamy rozgrywkę. Co my tu mamy? Jakieś poddasze, weszliśmy pewnie przez któreś okienko, które już nagle się zamknęło i jest całe i zdrowe. No nic, nie wnikajmy, idźmy dalej. Na mapce, minimapce jest zaznaczony punkt, gdzie mam dojść. Klawisze to wszystko już mam ogarnięte, bo zagrałem, żeby sprawdzić jak się nagrywa i w ogóle. Tak, jeśli drzwi da się otworzyć, to znaczy, że tam mamy iść. No, gra nie wymaga od nas zbytniego myślenia. Ciekawe, czy mogę do niego podejść. Oj, nie wyszło to najlepiej. Oj. Gra cały czas nam sugeruje, byśmy używali zdobycznej broni, bo w momencie, gdy, pomimo że mamy cały zestaw, czyli broń nóż, boczniaka i główny karabin, to i tak automatycznie zbiera się nam znaleziona broń. O co chodzi z tymi drzwiami? Dlaczego one się otwierają? Ech, krzesłem się zabarykadował. Co za cyp. Okej. Czyli fajnie, że tu podszedłem. No i idziemy tam, gdzie mam iść, pewnie na dół. Chociaż byłem tutaj, bo ja wszedłem chyba stąd, tak? Co jest? Drzwi się same zamknęły. O lol. Oj, biedny kwiatek. Tu są takie niby drzwi. I kolejne niby drzwi i coś nam się przycina. Dziwnie ta gra chodzi chwilami, ale ogólnie powinno być ok. Dobra.
Dobra, tutaj panów rozwaliłem. Oni tu mają jakąś inną broń. I to jest kar 98, który postanowiłem sobie używać. A to z tego względu właśnie. Chyba nadal mam iść na dół, więc tu nie mam co się rozglądać na tym piętrze. Oj, chciał przeskakiwać przez biurko w nieodpowiednim momencie. Co oni tu mieli? Też mieli kara chyba. Tylko jak tam wejść? Okej, mam naładowane. Są takie dziwne drzwi. I tu jest zapewne towarzystwo. Nie ma jeszcze? No to pewnie to jeszcze jest słowem klucz. Okej, to był safe. Co? Co to było? Dlaczego strzał z Lugera wyrzucił go w powietrze? Ojej. Co? Czy wy te... Tak, na początku filmu było pokazane, jaki tu jest silnik fizyczny, więc wiemy, kto tak skopał. Ojej! Ekstra. Czy on tu jest? Dobrze. Idziemy dalej. Gdzie teraz ja mam iść? Pewnie tutaj, bo tu jest jedyny korytarz na mapce. Oho. Granat! Aj, trochę oberwałem. Oczywiście jest system automatycznej regeneracji życia, więc... Zbytnie nie trzeba się martwić o stan zdrowia. Co tu się dzieje? Dobra, schodki, no to wchodzimy. Oj, kabel jakiś wisi. Fuck, co to było? Czy on mi przywalił kolbą? Co jest? Dlaczego mi coś coś mi przyblokowało? Śmiesznie się chwilami ta gra zachowuje. Ojej, dlaczego to zawsze w tych grach robią takie brudne? Że oni czasami pewnie sprzątali. Czy ktoś tu jeszcze będzie mi przeszkadzał? Nie. Albo i tak. Za dużo chwytam na twarz. Już bym nie żył. Na górę raczej nie mam po co iść, to pójdę w dół. Doładuję sobie. Tym bardziej, że to jest broń, w której tak naprawdę można by w trakcie bitwy doładowywać sobie naboje. O, chyba tu mam iść. To wygląda jak specjalnie przygotowane. Tylko najpierw muszę na to pudełko. Okej, idziemy. Oczywiście przewody wentylacyjne. Tutaj nie. Okej, nasz bohater mówi nam, żeby powoli, ale coś czuję, że to nie jest wymagane. Tu bym się spodziewał, że goś mi z kibla wyskoczy. I nie ma. Tak. Drugi będzie czekał zapewne po drugiej stronie tej zasłony. No a jakże. Żadne zaskoczenie. Dobra, gdzie go tu wydarło z tych portek? Bo tam będzie amunicja. Wow, dziwny dźwięk. Wejdź przez okno do budynku. Spowolnię sobie myszkę, bo troszeczkę zbyt chaotyczne są te ruchy. Okej. Za często są te autosave'y. Dobrze. Miotła? Można ją dzierżyć? Nie można. Ale się rusza. Jaj, w kościół nie zaglądaj, tylko strzelaj. Aha, pewnie najpierw chciał sprawdzić, kto to. Tak sobie myślę, że we wszystkich takich misjach w tych grach, gdzie gracz wciela się w rolę pojedynczego takiego komandosa, czy kim on tam jest, ten żołnierz ma ten plus, że on się nie musi zastanawiać, czy to,
to, co się rusza, czy to jest jego żołnierz, czy przeciwnik. On po prostu strzela do wszystkiego, co się rusza. I ma wywalone. Jeszcze jeden ziomek jest, tylko nie wiem gdzie, a tam. Aha, no bo ja tu mam wyjść. No spoko. Czy ktoś tu jeszcze jest? Chyba nie. Okej, okay, on miał karabinek. Ten też. Czy pistolet maszynowy? O, koniec misji. Ile? 10 minut. To można by zakończyć. Także to był pierwszy odcinek z gry Mortyr 3, Operacja Storm. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć.